Przed dziećmi, przed ludźmi młodymi stoi tak wiele wyzwań przed polską edukacją. Kwestie internetu, uzależnień, sextingu, groomingu, nienawiści w sieci, cyberprzemocy, przeładowanych programów nauczania, nauki na zmiany. Naprawdę tak wiele wyzwań, przed którymi w ogóle nawet zamykacie oczy, ich nie widzicie. Widzicie tylko i wyłącznie swoje jakieś chore fantazje i fiksacje na seksualizacji, jakieś chore fantazje Janusza Kowalskiego czy Grzegorza Brauna. Czy błagam was, naprawdę, przejdźmy do prawdziwych, realnych problemów.